Natura potrafi zaskakiwać. Czasem sama z siebie tworzy niewyobrażalne, a jednak prawdziwe cuda. Czasem jest to zasługa zawirowań genetycznych, a czasem zwyczajnie trzeba jej pomóc, tak jak było to w tym przypadku. Zapewne słyszeliście historię o tym, że kura zaraz po ścięciu głowy potrafi biegać jeszcze przez kilka minut. Wydaje się to być nieprawdopodobne, ale istniał pewien kurczak pozbawiony głowy, który przeżył w takim stanie prawie 2 lata. Witajcie w samym środku czarnego serca. Mamy rok 1945. Mike, wtedy jeszcze bezimienny kurczak, był jednym z 40 nieszczęśników przeznaczonych na rzeź. Właściciel farmy Lloyd Olsen dokonywał uboju poprzez dekapitację. Po kilkudziesięciu ciosach siekierą było już po wszystkim. Stosy kurczęcych ciał leżały nieruchomo, poza jednym wyjątkiem. Pomimo próby Olsena, jeden z kurczaków był w stanie utrzymać ciało w pozycji stojącej, a nawet i chodzić. That was his headless chicken. That was Mike. Próbował on wydziobywać jedzenie, a nawet i piać, no ze średnim powodzeniem. Jego pianie kończyło się na bulgoczącym od krwi dźwięku wydobywanym z gardła. Pomimo tej przerażającej scenerii, Olsen zdecydował się zająć kurczakiem, którego nazwał Mike. Karmił go mieszanką mleka i wody za pomocą pipety, wstrzykując miksturę bezpośrednio do gardła kurczaka. Poza płynnym pokarmem Mike dostawał również drobne nasiona czy ziarna, również bezpośrednio podawane do gardła. Mike funkcjonował w normalny sposób. To, co prawdopodobnie się wydarzyło podczas egzekucji, to fakt, że Olsen wycelował siekierą nieco za wysoko, pozostawiając wystarczającą ilość pnia mózgu do chodzenia i oddychania. Kurczak może pozostać przy życiu, mając tylko pień mózgu. Wszystkie jego części związane ze świadomością i percepcją zostały jednak odcięte, a Mike prawdopodobnie już nic nie czuł po odcięciu głowy. Ustalono, że topór ominął tętnicę szyjną, a zakrzep uniemożliwił Mike'owi wykrwawienie się na śmierć. Nie był on pozbawiony twarzy, tak jak niektórzy myślą. Większość mózgu kurczaka była wyłączona. Pozostał pień mózgu, który kontroluje podstawowe funkcje życiowe, i oczywiście wiele ruchów jest zależnych od rdzenia kręgowego. To tylko pokazuje, jak wiele rzeczy jest na autopilocie u kurczaka. Osobowość, jeżeli możemy tak to nazwać, podłoże wszystkich myśli i świadomej percepcji, które miał, umarło w momencie, gdy topór odciął mu głowę. Wszystkie duże gazety tamtych czasów pisały o cudownym Mike'u. Olsen wyczuł w tym interes i zabierał kurczaka na pokazy, jeżdżąc po nawet wielu odległych stanach USA, pokazując swojego zwierzaka zombie. Wszyscy byli zaciekawieni tym ewenementem i zbierali się na pokazy, co dawało Lloydowi około $4,500 miesięcznie, a przeliczając to na dzisiejsze standardy, byłoby to około $73,000. Po 18 miesiącach podróżowania i występowania Mike zachłysnął się ziarnem kukurydzy podczas karmienia, co spowodowało jego zgon. Olsen, potwornie zawiedziony i zasmucony, zmuszony został powrócić do siebie na farmę i kontynuował życie jak dawniej. Na temat Mike'a powstało wiele piosenek czy wierszy, a miasto Fruita postawiło pomnik na cześć swojego lokalnego kurzego celebryty. Co roku w maju organizowany jest nawet festiwal bezgłowego kurczaka, upamiętniając tego, który żył 18 miesięcy pozbawiony głowy. Jednakże smutnym wynikiem i efektem popularności Mike'a była masowa rzeź innych kurczaków w okresie jego największej sławy. Wielu farmerów starało się zrobić swojego Mike'a, przez co dziesiątkami, jak i nawet setkami farmerzy ścinali swoje zwierzaki na różnorakie sposoby, by samemu stać się właścicielem takiego kurczaka zombie. Niestety dla kurczęcych przyjaciół, ale i na szczęście dla Mike'a, pozostał on jedynym kurczakiem bez głowy na świecie. Abstrahując od tragicznej historii tego kurczaka, podoba mi się, jak Lloydowi Olsenowi robi się smutno, gdy Mike umiera. Nie dzieje się tak dlatego, że zwierzę umarło. Zwierzę, do którego zdążył się już przyzwyczaić, ale dlatego, że marzenia rolnika o zarobieniu tony pieniędzy i przejściu na emeryturę na kurczakach zostały zmiażdżone. Olsen zarobił wystarczająco dużo, by kupić sobie nowy traktor i trochę ziemi. To była tona pieniędzy w latach 40. Ten facet powinien być wdzięczny, że jego ogromny błąd jakoś mu się opłacił. Błąd, który pokazał nam, że niemożliwe
czasem jednak jest możliwe. Do zobaczenia, Czarne Serce.